Dzień dobry kochani, tym razem Mira Organik w podróży. Pierwszy raz widzimy Mirę ze swoim synem, pierworodnym Kasprem. On oczywiście nie wie o tym, że będzie na tym filmiku. Jestem też ja. Jesteśmy w Krościenku nad Dunajcem. No cześć Mira. Cześć. Co tam? Co tam? Gdzie jesteś? Pokaż gdzie jesteś. Co to za rzeka jest? Dunajec. Mira Organik wylądowała w Krościenku. Znowu. Co tu będziesz robić? Relaksować. Tym razem relaks, tak? A co ostatnio nie? Ale możesz... Idź po tej stronie, bo tu jest Dunaj, a tu jest most i pająki są, tak? Patrz, jakie fajne pojątki. Ale ładnie. Gdzie teraz idziemy? Spacerem. Poza kuchem. Tam dalej widziałam, chyba on już pasuje. Everything I have, yeah, I'm satisfied. And it won't be long before I'm... I już jesteśmy na rynku w Krościenku, teraz jestem już ja, Kargi Organik. Krościenku dzień pierwszy. Dojechaliśmy. Co tu dużo rzeczy. Jakieś olejki się na pewno zrobią. Dzisiaj idziemy na zakupy, jutro idziemy w tamtym kierunku gdzieś. Na trzy korony, nie widać ich. I co więcej? Mira mi zniknęła. Dzień dobry kochani, Mira Organik, dzień drugi. Mira Vipin żona. Gdzie są olejki? Olejki? Nie może to być blog tylko o życiu. Jest blog, jest... Nowe perfumy. O smaku. Aż umarłem. Wrażenia. Co to za zapach? Opowiadaj się, bo masz minutę. Nie wymyśliłam jeszcze nazwy. Muszę się zainspirować. Ale on jest na bazie rozmarynu. Daje taką silność i lekkości. Na bazie bergamot, czyli jest antystresowy, taki uspokajający. Gdzie go składnika nie zdradzę, a nazwę muszę wymyślić jeszcze. Właśnie dopiero dzisiaj pierwszy raz nie używam. Może będzie jakaś nazwa słowacka. Gdzie idziemy? Po co? Odpoczywać. Mira, gdzie teraz idziesz? Dunajec, najlepsze jedzenie w Krościenku i na Słowacji. Najlepsze są placuszki i taka, jak to się nazywało? Deska Górala? Deska Piwosza. Deska Piwosza i tam były serki, panierce, onion ringsy i sosiki. Frytki. No to my idziemy teraz. Idziemy teraz jeść.
such a fool. Pionierzy czego? No pewnie wiesz. Jak miała wycieczka? To nie było tylko ostatnio, nie? Pozdrów swoich fanów. Pionierzy, czyli no wiecie. Co mają twoi fani robić? Kochać mnie, lajkować, subskrybować i oglądać. Bo dzisiaj tylko taki content wakacyjny, ale już wkrótce bierzemy siostrę do pracy, tak? Tak, będą challenge, chcę zgadywać. Może i nawet dzisiaj zrobimy, co? No, w ogródku, nie? No. Uwaga, wchodzę do rzeki. Opowiadaj. Jaki Dunajec ma powiązanie z Mira Organi? Opowiadaj. Jakie ma powiązania? W czerwcu zrobiłam mgiełkę do ciała. O jakim smaku? Zapachu i smaku. Między innymi taka świeża owocowa. Zresztą tam zdjęcia miałam robione. To idziemy. Spływają sobie janosiki. Ja lubię naturę, ale jeszcze. No dobra, no. Bergamotkowy, tak? Nie. Na bazie to bergamotkowy. Przyjmij stary. Jutro nagrywamy challenge, pierwszy raz. Tak. Ja będę... I ty wygrasz. Ja będę w tym challenge'u brał udział. Czyli będę zgadywał olejki, a jak nie, to wyjdzie... Chciałam pokazać tą olejek nad oczy. Nie, dla ciebie, pokaż tak. Jak jest? A, wow. Fenomenalnie, bo to Mira... Organik. Pokażesz teraz te parfumy. Ale dlaczego na trawie? Kolejny dzień z Mirą Organik. Chyba z Pawłem Kargolem, czyli Pawłem Kargionderą za nami. Ale może się obrócimy, żebyśmy byli nad Dunajcem. Dunajec, tak? Byli nad Dunajcem. No to, dzisiaj zrobiliśmy jeden olejek bergamotkowy, tak? Nie ma jeszcze nazwy. Ale wcześniej pokazałam, jak go robiłam. I jak mówię, to Tu jest. Nie olejek, to perfumy. Nawet nie mam co sobie.